znowu dzisiaj będzie o śmieciach. Pamiętasz? Już jakiś czas temu nagrywaliśmy rozważanie na ten tekst z listu do Filipian. I znowu dzisiaj to samo. To znaczy, że śmieci są stale aktualnym tematem, do którego od tysięcy lat niezmiennie wracamy. Ciekawe, co powiedzą archeolodzy, kiedy odkryją nasze śmieci, które zostawi nasz czas, nasza cywilizacja, nasze czasy. Apostoł Paweł pisał do Filipian o śmieciach. Nie wiem, jak to wyglądało w tamtych czasach w Filipii, czy Filipianie mieli problem ze śmieciami, z ich segregowaniem, ale dzisiaj my musimy uczyć się segregować śmieci. To znaczy segregować to, co jest nam nieprzydatne, od tego, co jest nam przydatne. Segregować rzeczy w taki sposób nieprzydatne od rzeczy nieprzydatnych w inny sposób. Paweł pisze: to, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Z Jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, aby Go poznać, zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Niego w Jego śmierci, abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Wyobraźcie sobie człowieka, który leży pod górą śmieci, dosłownie przysypany jest pustymi butelkami, jakimiś kartonami, jakimiś papierami, jakimiś starymi gazetami, potłuczonym szkłem, jakimiś starymi potłuczonymi fragmentami porcelany. Paweł doświadczył tego, że jego życie było właśnie leżeniem pod kupą śmieci. Ale dotyka go Duch Święty, dotyka go zmartwychwstały Chrystus, który mówi: Pawle, wstań. Miej siłę do tego, żeby z tej góry śmieci się wykopać, wygrzebać, posegregować ją, wrzucić do takich pojemników, jak te, które stoją za mną, a wtedy poznasz samego siebie. Paweł rzeczywiście segreguje wszystko to, co do tej pory uważał za skarby swojego życia, a to się okazuje tylko i wyłącznie śmieciami. I okazuje się, że nagle staje z niczym w rękach. Z niczym, albo paradoksalnie ze wszystkim. To znaczy, mając w rękach Boże Słowo Obietnicy, Słowo Życia. Czasem, moi drodzy, jest tak, że w życiu trzeba wszystko wrzucić do śmietnika, wszystko przesegregować w swoim życiu na to, co wartościowe i niewartościowe. Wtedy okazuje się najczęściej, że nie mamy w swoich rękach nic, żeby doświadczyć, że tak naprawdę mamy w swoich rękach wszystko. To znaczy, mamy łaskę wielkiego, wspaniałego, cudownego Boga, który daje nam w Jezusie Chrystusie wszystko. Wszystko na tym świecie skończy kiedyś ostatecznie swój żywot w pojemniku takim jak ten. Wszystko na tym świecie jest śmieciem. Wszystko na tym świecie się połamie, zepsuje, ale jest jedna rzecz, która jest niezniszczalna. Tą niezniszczalną jest Boża łaska, Boża miłość, Boże błogosławieństwo. Jest życie wieczne, które mamy w Jezusie Chrystusie. A więc nie bójmy się w swoim życiu segregować śmieci, wyrzucać, żeby zyskać wszystko.